Dzień dobry. Witam serdecznie, Krystian Lis. Rozpoczynamy dzisiejszy program. Drodzy Państwo, witam serdecznie widzów Tele5, ponieważ z Wami widzę się po raz pierwszy w tym tygodniu. Tak więc bardzo jest mi przyjemnie, że mam dzisiaj przyjemność z Państwem się spotkać. I zobaczcie, mamy dzisiaj taką naprawdę wyjątkową zagadkę, która jest pewnego rodzaju formą gry, dlatego że bardzo proszę Państwa o czujność, bardzo Państwa proszę o skupienie, ponieważ zanim opowiem nasze zasady, wytłumaczę, na czym polega ta zagadka, ponieważ jest to taka zagadka, która pierwszy raz tutaj u mojego boku, w związku z czym prosiłbym teraz o chwilę skupienia. Drodzy Państwo, mamy tutaj taki schemat literowy, druga litera to litera O, czwarta litera to litera A. W tym momencie należy podać dowolne słowo, takie, aby, no właśnie, te dwie litery były zawarte, no i wymyślić słowo, które pasuje do tego schematu. Dowolne, absolutnie, jakie przyjdzie do głowy. 20 zł za to. Natomiast w rundzie kolejnej już będzie trudniej, ponieważ wówczas nie będzie można powtarzać liter. To znaczy litera O i A zostanie zawsze. Natomiast nie będzie można powtarzać tych liter, które zostaną użyte przez pierwszą osobę. Ta zagadka będzie na bieżąco przeze mnie tutaj tłumaczona, więc oczywiście będziecie Państwo instruowani. Póki co ja czekam na osobę, która poda nam słowo pasujące do tego schematu dowolne. Pierwsze lepsze, jakie przychodzi do głowy. Ja myślę, że nawet nasze tło może być swego rodzaju podpowiedzią. Co może być tym pierwszym słowem? Natomiast morze nie pasuje, ale to, co w morzu, no to pasuje. Także już zapraszam. 20 zł do zabrania na dobry początek dla osoby, która rozpocznie tę taką premierę gry, bo naprawdę nie pamiętam, kiedy po raz ostatni taka gra w Tele5 miała miejsce. Natomiast ja jeszcze przypomnę nasze zasady. Oczywiście już zapraszam. Zapraszam do telefonowania. 704-304-304 to jest numer na antenę. I jeszcze, drodzy Państwo, o co chodzi w naszym programie. W tym programie mogą brać udział osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to uwaga, system sam do Ciebie oddzwoni, a Ty zostaniesz automatycznie na żywo połączony z naszym studiem. A szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobrze, tak więc, drodzy Państwo, czekam w tym momencie na widza, który po prostu jest przed telewizorem i poda mi dowolne słowo pasujące do tego schematu. Dowolne. Tak więc właściwie zagadka jest na tym etapie bardzo łatwa, ponieważ to jest... No wasza kreatywność. Jakie słowo teraz komuś przychodzi do głowy, które tutaj pasuje? Jak w krzyżówce. Kto ma pomysł? Czekamy. Kto rozpocznie program? Kto nam dzisiaj otworzy zagadkową wyspę? Jest telefon. Witam serdecznie na antenie dzisiaj pierwszą osobę. Proszę bardzo, jaka propozycja słowa? Woda. Woda. Pięknie, woda. Sprawdźmy, czy woda pasuje, ale woda jak najbardziej pasuje. Rewelacja. 20 zł dla pani. I teraz, drodzy Państwo, co nam się stało w tej rundzie? W tej sytuacji, drodzy widzowie, wiesz co, Piotrek, ja bym chciał wyjść przed zagadkę, dobra? Ja wskażę, co się tutaj będzie działo. Daj mnie przed zagadkę. Drodzy widzowie, teraz zobaczcie, w tym miejscu tu, może już być litery W, dobrze? Natomiast w tym miejscu O, zobaczcie Państwo, tutaj już nie może być litery W, a tutaj już nie może być litery D, ponieważ pani nam podała słowo woda, w związku z czym nie może być już teraz w kolejnym słowie pierwsza litera W, a trzecia litera D. O i A zostaje. Więc znowu myślimy, co by tutaj mogło być. Na przykład mnie by teraz przyszło do głowy, żeby podać słowo moda. Prawda? Moda. Ale moda już nie może być, drodzy Państwo. Dlatego, że na trzecim miejscu ta litera D została wykluczona. M może być jako pierwsze. Natomiast nie może być już jako trzecia litera litera D. A jako pierwsza nie może być W. Rozumiecie Państwo? Bardzo fajna zagadka. Serdecznie zapraszam. Kto ma teraz słowo pasujące? Pierwsza nie może być W i trzecia nie może być D. Jakie słowo? Czteroliterowe. Kolejne pieniądze do zabrania, już 30 zł, ponieważ na tym etapie wyzwanie zrobiło się troszkę trudniejsze, ponieważ teraz już nie pasuje każde słowo. Na przykład moda już nie pasuje. Jakie inne tutaj
no nie wiem, na przykład Wola jako dzielnica Warszawy, czy Wola jako Wolda Wola Człowieka, też już nie pasuje, ponieważ pierwsza litera W została wykluczona. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Czyli trzeba takiego świeżego pomysłu, takiego słowa czteroliterowego, które można tutaj wpisać. No czekamy. Ja jestem bardzo ciekawy, jak Państwo przyjmiecie ten rodzaj gry, ponieważ to nie jest gra zdecydowanie dla każdego, bo tutaj trzeba lubić literki, trzeba lubić takie układanie wyrazów, tak? To nie jest zagadka na spostrzegawczość, to nie jest zagadka na zgadywanie, to jest zagadka na kombinowanie. Więc dzisiaj, drodzy Państwo, troszkę kombinujemy na wyspie. 30 zł do zabrania. Kto wykombinuje? Ponieważ podejrzewam, że dzisiaj nie będzie tłumów przy tej zagadce, ponieważ ludzie, nasi widzowie, niespecjalnie mają wprawę w rozwiązywaniu takiej zagadki. Jeszcze raz przypomnę, szukamy teraz słowa, w którym pierwsza litera to nie będzie litera W, a trzecia litera to nie będzie litera D, ponieważ słowo woda wykluczyło nam literę W oraz literę D. O i A zostaje, więc czekam na teraz kolejny czteroliterowy wyraz, który pasuje jako a ta druga propozycja. Kto ma pomysł, co by tutaj można było wpisać? No, moda nie pasuje, moda nie pasuje, wola też nie pasuje. Fajna zagadka. Ktoś, kto jest taki kreatywny, ktoś, kto umie kombinować, na pewno teraz może się wykazać. Zapraszam serdecznie. 704 304 304. Ten numer można wybrać zarówno z komórki, jak i z telefonu stacjonarnego. Dzisiaj jest piątek, jak to wiecie Państwo, w piątek. Mało kto ma czas oglądać, ponieważ powoli rozpoczynamy weekend. A zatem, jeżeli jesteś przed telewizorem, zapraszam, jeśli wykombinowałeś słowo. Jest telefon. Witam serdecznie na antenie. Proszę bardzo, jakie słowo? Koza. Koza? Koza. No dobra, wpiszmy kozę, bo ja zrozumiałem koza. Wpiszmy kozę. Pasuje, pasuje. Zobaczcie Państwo. Mamy teraz wykluczone... Znowu bym wszedł przed zagadkę, dobra? I tak będziemy tutaj kombinować troszeczkę. Zaraz wyjdę przed zagadkę, jak realizator pozwoli, wiecie Państwo, i wtedy wytłumaczę dla tych, którzy dołączacie do naszej zabawy. Natomiast nawet bez wychodzenia przed zagadkę jestem w stanie to wskazać. Zobaczcie, widzowie, tutaj na pierwszym miejscu nie może być teraz już litery ani W, ani K, natomiast na trzecim miejscu nie może być litery ani D, ani Z. Ale za to ktoś, kto wymyśli kolejną propozycję, już płacę 5 dych, już płacę 50 zł, dlatego że na tym etapie wyzwanie naprawdę z niepozornego, z łatwego staje się coraz trudniejsze. No, teraz na przykład, no na przykład ta kosa, tak? Trafiła kosa na kamień, prawda? Kosa już nie pasuje. Nie pasuje słowo kosa. Rozumiecie Państwo, ponieważ litera K została wykluczona poprzez słowo koza. Bardzo fajna zagadka. Ja Państwa serdecznie zapraszam, ponieważ to jest swego rodzaju odpoczynek od tych gier na spostrzegawczość. To jest też takie wyzwanie, które nie jest takim monotonnym tutaj w programie. Więc jeżeli ktoś jest być może nowym widzem i ma tutaj umiejętność wymyślenia tego trzeciego słowa, to już zapraszam oczywiście. Ponieważ im szybciej rozegramy tę zagadkę, tym szybciej przejdziemy do kolejnych. A dzisiaj jeszcze zagadki matematyczne przed nami. Będziemy przestawiać zapałki. Będzie też coś na spostrzegawczość, więc drodzy Państwo, mam nadzieję, że ze wszystkim damy sobie radę. Dzisiaj program naprawdę dla graczy takich wytrawnych, dla takich graczy, którzy są połapani w formule. Kto ma trzecie słowo? 704 304 304 to jest numer na antenę. Ja oczywiście w każdej chwili Twój telefon mogę odebrać. Pamiętaj, telewidzu, na pierwszym miejscu, jako pierwsza litera w tym wyrazie, na który teraz czekam, nie może to być litera W, ani nie może to być litera K. Na trzecim miejscu nie możemy powtórzyć litery D, ani litery Z. Ale oczywiście na przykład literę D można wykorzystać jako pierwszą. To się nie zmienia. Po prostu pionowo nie mogą się litery powtarzać. Pierwsza i trzecia. Rozumiecie Państwo? Pionowo. Co jednak nie oznacza, że trzecia litera nie może stać się pierwszą w tym nowym wyrazie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Kto ma pomysł? 704 304 304.
tych wyrazów czteroliterowych, wiecie Państwo, takich oa, które zawierają w pierwszej sylabie samogłoskę o, w drugiej sylabie samogłoskę a, nie ma tak dużo, nie ma tak dużo. Tak więc, no zapraszam. Przychodzi mi też do głowy słowo doza. Doza jako dozowanie czegoś, tak? Doza jakiegoś napoju, doza, nie wiem, leku. Nie pasuje już doza w tym momencie. Reszta mówi do zobaczenia, doza. No, doza już nie pasuje. Kto ma coś, co pasuje, proszę Państwa? 704-304-304. 50 zł czeka. Szybciutko, szybciutko, dobra? Bo to jest tak, że twój pomysł jest aktualny tu i teraz. Jeżeli będziesz czekał, no to ktoś może zadzwonić i podać tę literę w swoim wyrazie, która już wykluczy twój pomysł. Rozumiesz, telewidzu? Chodzi o to, że osoba, która zadzwoni przed tobą, może sprawić, że twój pomysł przestanie pasować. I będziesz musiał szukać od nowa. No to po co, prawda? Radzę się spieszyć, radzę już teraz dzwonić, jeżeli twoje słowo pasuje i jeszcze te litery nie zostały stanę swojego słowa, to już teraz dzwoń. Chodzi właśnie o tę pierwszą literę, o tę trzecią literę, aby ich pionowo nie powtarzać. No bardzo fajna zagadka. Ja powiem Państwu, ja bardzo lubię takie nowości. Cieszę się, że akurat na mnie trafiło. Tylko mam nadzieję, że będziecie zainteresowani tą zagadką. Teraz jest 50 zł do zabrania. Program jest absolutnie na żywo. Dzisiaj mamy piątek 13. Drodzy Państwo, ale warto to odczarować. No z kim nie odczarujecie piątku 13, jak nie ze mną? Taka jest tutaj prawda. Natomiast słuchajcie, piątek 13 to jest przereklamowana sprawa. Proszę się nie bać piątku 13 absolutnie. No ale widzicie, piątek 13 manifestuje się z tym, że Sławka wypada. Natomiast piątku 13 się nie boimy. 13, parafrazując Kasię Sobczyk, nawet w styczniu jest wiosna. A tutaj na wyspie mamy lato. Zapraszam serdecznie. Kto wykombinował trzecie słowo? 704-304-304 i już tutaj wpadasz, podajesz słowo, jeżeli wszystko pasuje, 50 zł. Dwie osoby już wygrały, no czekam na trzeciego zwycięzcę. Wiem, że na tym etapie już nie jest tak łatwo. Najlepiej oczywiście, żeby to było słowo w języku polskim, no to w ogóle jest warunek naszego konkursu. No i najlepiej, żeby w mianowniku, rozumiecie Państwo, w takiej podstawowej wersji wyrazu było najlepiej, bo na upartego można by wymyślić na przykład, nie wiem, dopełniacz, biernik. Natomiast to jest takie, no nie do końca mile widziane, chociaż myślę, że może byśmy uznali. W każdym razie, kto ma nowy pomysł, zapraszam. 704-304-304 to jest numer do studia. Biegniemy, 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 biegniemy i nie czekamy, proszę Państwa, bo tutaj ten program nie jest od tego, żeby czekać, żeby oglądać i żeby szansa na pieniądze przepadała. Nie możemy przepuścić tej okazji. Słuchajcie, piątek 13 przyniesie coś fajnego. Przyniesie coś fajnego. 50 zł dla kogo? No nie może być na pewno słowo na przykład wola w tym momencie, ponieważ W zostało wykluczone poprzez słowo woda. Ale też, ja już mam pomysł, powiem Państwu, ja już mam pomysł, jeszcze się da, Słuchajcie, taki mam pomysł. Ja powiem tylko dwa wyrazy, które mogą podpowiadać, nie wiem, podpowiadać w tej zagadce czy nie. Jak myślisz, reżyser? Dobra, nie podpowiadam nic. Niech się ktoś wykaże. Może akurat jest ktoś, kto myśli o tym samym, co ja myślę. Ja obrączki nie noszę. Okej, okay, kto tutaj może tym tropem myśli? Zapraszam serdecznie. 704-304-304. Szybciutko, szybciutko. Nie ma problemu, żeby trafić do studia, tylko właśnie jest pytanie, czy Państwo jesteście zainteresowani, bo tutaj przyzwyczailiśmy Państwa do tych gier na spostrzegawczość, do tych haseł w kopercie, tak jak wczoraj, z tego co słyszałem, mieliście Państwo prezentację Ani w zimowej, że tak powiem, garderobie. O, co było ciekawe, myślę, dla Państwa. Natomiast dzisiaj niczego nie zgadujemy, dzisiaj kombinujemy po prostu. W tej rundzie.
No kto już wie, 704-304-304 to jest numer tutaj do studia. Płacicie Państwo tylko za połączenie, nie za jego czas. Tak więc nawet jeśli porozmawiamy parę sekund dłużej, to też się nie przejmuj. Nic więcej nie zapłacisz niż to, co jest widoczne w dolnej części ekranu 392. A inwestycja się opłaca, ponieważ Ty ponosisz koszt 392, tyle kosztuje los, jak gdyby. A to wygranie jest 50 zł, czyli ponad 10 razy więcej. Zapraszam serdecznie. 704-304-304. Jakie słowo w tej trzeciej rundzie? Kto wykombinował? Jest telefon. Witam serdecznie na antenie. Proszę bardzo, jakie słowo? Dzień dobry, żona. Jeszcze raz? Żona. Żona? Tak. Dobrze pan zrozumiał mój podprogowy przekaz. Jak najbardziej chodziło mi o żonę i ta żona tutaj nie pasuje. Super. Drodzy państwo, dla pana 50 zł, a my już biegniemy dalej. I teraz to już się naprawdę robi nam trudno, ponieważ już w tej czwartej rundzie nie możemy ponowić, jak gdyby w pierwszej kolumnie litery W, K oraz Z. Natomiast w trzeciej kolumnie nie może już wystąpić litera ani D, ani Z, ani N. No i teraz my musimy z reżyserem sprawdzić, czy w ogóle jest jeszcze jakieś słowo do podania. Jest? Reżyser mówi, że jeszcze jest. Reżyser ma takie słowo w głowie, które teraz pasuje do czwartej rundy. Tak więc jeżeli reżyser ma, to ty też możesz je mieć. Możesz je mieć, powinieneś się znaleźć, no bo skoro reżyser dał radę, to państwo też dacie radę. Natomiast pytanie jest, kto nas ogląda i czy jest osoba kreatywna? Bo dzisiaj w tej zagadce liczy się kreatywność, liczy się wymyślenie czegoś nowego, czegoś co pasuje, biorąc pod uwagę wytyczne, tak? Podaj odpowiednie słowo czteroliterowe. No taka wskazówka ode mnie, nie powtarzamy liter w kolumnach, w pierwszej kolumnie i w trzeciej, tak? Ja bym tą modę dał, no ale moda nie pasuje, słuchajcie, no bo jakby dać modę, to przez wodę my nie możemy, żeby tu była moda. Rozumiecie państwo, o co chodzi? Dlatego, że woda spowodowała, że nie może to być już moda. Z drugiej strony koza spowodowała, że tu już nie może być doza. Natomiast żona co spowodowała? No nie wiem, co żona spowodowała, natomiast męża spowodowała żona. Dobra, kochani, kto ma tutaj pomysł w czwartej rundzie? 50 zł jest do wzięcia. Ta zagadka jest taką szybką zagadką, zagadką na rozgrzewkę dzisiaj, w związku z czym proszę się nie obawiać. Jeżeli masz ten pomysł, pospiesz się, ponieważ jeśli ktoś zadzwoni przed tobą, to twój pomysł może stracić na aktualności. I to jest w tej zagadce najfajniejsze, że ta zagadka jest w pełni interaktywna i w pełni odbywająca się w charakterystyce programu na żywo, tak? Ponieważ trzeba być czujnym, trzeba sprawdzać, co dzieje się na ekranie, trzeba kontrolować sytuację. Bo jeżeli ty myślałeś wcześniej o słowie żona, no to już teraz ta żona nie pasuje. No jest ta woda, jest koza, no i jest żona. Proszę państwa, co może być czwartym wyrazem? O i A zostają. Fajna zagadka, bardzo sprytna zagadka. No ciekawy jestem, czy ktoś wykombinuje. 50 zł do zabrania, 704-304-304 to jest numer do studia. Ja powiem państwu, nie ma żadnej kolejki, nie ma zbyt dużo zgłoszeń, ponieważ jest to piątek. W piątek jednak ludzie tak nie mają czasu nas oglądać, no bo to wiecie państwo, jutro sobota, a pojutrze niedziela. Niektórych spraw nie da rady załatwić przez weekend, nie wiem, wizyta u lekarza, jakieś badania, tego typu sprawy. Więc dzisiaj ludzie załatwiają to, czego nie będą w stanie załatwić, czy to jutro, czy to w niedzielę. To też powoduje, że nasza widownia jest niska w piątki o tej porze, tak? No bo to jest środek dnia. Jakby nie patrzeć, 12 dochodzi, tak więc ciężko tutaj mi państwa zastać więcej osób. Gdyby program był emitowany nawet wcześniej rano, choćby o godzinie 7, ja myślę, że mogłoby państwa być więcej, jednak bo jeszcze nie każdy by wyszedł z domu. O tej porze już większość poza domem, mało kto przed telewizorem. Natomiast zapraszam serdecznie, jeżeli masz słowo pasujące, czekam na ciebie. 704-304-304. Co by tutaj jeszcze podać?
Nie może już być pierwsza K. Nie może być już pierwsza W. Nie może być już pierwsza Z. Tak? Ale ja też mam kolejny pomysł. Już mam, teraz mi przyszło. A? Jest jeszcze. Można wymyślić, proszę państwa. Tak. No ale widzicie, dopiero teraz mi przyszło do głowy, podczas gdy już parę chwil ta runda jest, tak? Tak więc ja sobie zdaję sprawę, że też państwo potrzebujecie czasu na wykombinowanie tego słowa. Natomiast jeżeli ktoś już ma, to zapraszam w tym momencie, dobrze? 704, 304, 304. Piątek 13 mam. Powiem państwu, ten przesąd związany z piątkiem 13 to on jest bardzo stary. Bardzo stary jest to przesąd. On się wywodzi jeszcze z czasów, można powiedzieć, takich mitologicznych, bym stwierdził. Bo już wtedy ta trzynastka miała taką złą renomę, złą sławę. Podobno, wiecie państwo, szubienica, na której się zawieszało, prawda, osoby skazane za jakieś tam przewinienia, a w średniowieczu na szubienicy bardzo często lądowały czarownice, bo czarownice były tępione, prawda, w średniowieczu, więc wszystkie wróżki, wszystkie czarownice w średniowieczu zaliczały szubienice. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta szubienica składała się, zdaje się, właśnie z tych 13 elementów. I stąd ta trzynastka jest taka pechowa, między innymi, to jest jedna z genes właśnie tej pechowości trzynastki. Natomiast, drodzy państwo, proszę się nie przejmować. Ja tylko tak powiem, nie ta tematyka programu, natomiast pod kątem numerologicznym, drodzy państwo, trzynastka nie emanuje złą energią. To jest dobra energia. 13 to jest 4 po uproszczeniu. 4 to jest energia zarabiania pieniędzy. Więc dzisiaj dzień idealny na to, żeby zarobić pieniądze. 50 zł. Kto ma słowo? To jest dopiero czwarta runda. Jeszcze uda się znaleźć to słowo, ponieważ jeszcze tutaj nie wszystkie te litery zostały wykluczone, tak? Natomiast później, im dalej pójdziemy w las, tym może być trudniej, więc proszę nie sprawić, aby twoje słowo, twój pomysł stracił na aktualności. Po prostu. Bo może być tak, że nawet ktoś poda to słowo nie takie samo, jak ty myślisz, ale na tę samą literę. I wówczas już twój pomysł przestanie być aktualny, prawda? Bo nie można dublować liter w pierwszej kolumnie pionowo oraz w trzeciej kolumnie pionowo. Ja mam nadzieję, że państwu to jasno tłumaczę. No, też po raz pierwszy tę zagadkę prezentuję, tak więc mam nadzieję, że jest jasna sprawa, o co tutaj chodzi. 704 304 304 to jest numer do studia. Oczywiście już teraz zapraszam, czekam. Jeśli ktoś wybiera numer, proszę być czujnym, proszę słuchać w telefonie. Na pewno nie ma problemu, żeby się dostać na antenę. Czekamy, czekamy. Tak jeszcze by to pasowało, drodzy państwo. Nie pasuje słowo wola. Nie pasuje na pewno słowo moda. Ale może ktoś wymyśli, może jeszcze ktoś wymyśli. Czekaj, czekaj, reżyser, może akurat 50 zł do zabrania, będziesz czwartym naszym zwycięzcą. Dzisiaj już 3 osoby wygrały, podczas gdy program, no nawet pół godziny jeszcze nie trwa, tak? Także tempo jest okej. Ja też państwu daję ten czas na namysł, ponieważ ta zagadka jest z nami, można powiedzieć, po raz pierwszy, ja bym stwierdził. Witam na antenie, proszę bardzo, jakie słowo? Dzień dobry, Sowa. Sowa. Sprawdźmy, czy pasuje sowa, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że pasuje sowa. Rewelacja, rewelacja. 50 zł dla pana. Jak ma pan na imię? Grzegorz. Panie Grzegorzu, 50 zł. 50 zł za sowę. Tak więc serdecznie gratuluję. I już teraz mamy, drodzy państwo, piątą rundę. Pięknie nam idzie, pięknie nam idzie. Już piąta runda przed nami. Nie przerywajmy tego tempa, dobra? Może ktoś ma słowo pasujące.
Wiecie państwo, dopóki nam będzie szło, to możemy to grać, możemy zwiększać kasę i będzie super. Natomiast jeżeli by się tak zdarzyło, że my się zatrzymamy w miejscu, że będzie taki moment tej zagadki, w którym już nie będzie możliwości wymyślić nowego słowa, to ja wówczas obiecuję, że zmienimy zagadkę. Bo też ta zagadka, wiecie państwo, ma ograniczoną ilość rund. Nie da rady rozegrać powiedzmy 20 rund tej zagadki, ponieważ skończy się w ogóle praktyczna możliwość podania słowa. Rozumiecie państwo? Ponieważ jeżeli wykluczymy pewną grupę liter, to już nie będzie żadnego słowa w języku polskim, które by pasowało. Nie wiem, czy teraz jeszcze coś pasuje, reżyser? Reżyser twierdzi, że jego słowo jeszcze nie padło, że jeszcze jego słowo, które ma w głowie, jeszcze nie zostało wymienione. Tak więc na pewno jest jeszcze taki wyraz, który można tutaj użyć, który nie będzie powtórzeniem w pierwszej kolumnie żadnej litery i w trzeciej kolumnie żadnej litery. Rozumiecie, o co chodzi? Pionowo ani w pierwszej, ani w trzeciej kolumnie nie możemy powtarzać liter. Bardzo fajna zagadka. Proszę państwa, serdecznie zapraszam, ponieważ jeżeli wam się spodoba taka forma zagadki, ja też będę miał kartę przetargową przed reżyserami, żeby proponować państwu inne typy zagadek. Nie ciągle te obrostki, tak? Jak to moja babcia mówi, że wiecznie te obrostki tutaj na wyspie. Także drodzy państwo, jeżeli będziecie chcieli brać udział w takich zagadkach, to oczywiście my też pomyślimy nad innymi pomysłami dla państwa. No ale to jest wszystko w waszych rękach, no. Jak to mówią, dla chcącego nic trudnego, vouloir se pouvoir, chcieć to móc, prawda? Także, dobra, spróbujmy do godziny 12, proszę państwa. Spróbujmy do godziny 12 znaleźć kolejną osobę z kolejnym słowem. Mamy tutaj zegarek, ten zegarek odmierza nam czas. No i zerknijcie, w tym momencie jest 11:57, sekund 25. I właśnie, drodzy państwo, do godziny 12 my musimy już poznać piąte słowo. Łącznie jest wykluczonych 8 liter. Rozumiecie państwo, o co chodzi? 4 litery w pierwszej kolumnie i 4 litery w trzeciej kolumnie. Tych liter nie możemy pionowo powtórzyć. Na przykład ja bym teraz, mi teraz przychodzi do głowy słowo soda. Soda jak soda oczyszczona, prawda? Soda oczyszczona, super do czyszczenia. Nie można, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast soda, powiem państwu, ja ostatnio sobie super wyczyściłem sodą takie naczynie żaroodporne, dlatego że naczynie żaroodporne, w którym się robi rzeczy w termoobiegu w piekarniku, szybko zachodzi. Jeżeli chcecie państwo wyczyścić skutecznie naczynie żaroodporne, należy po prostu zanurzyć go w wodzie i dodać do tej wody tak ze 2-3 łyżki stołowe sody i zostawić na noc. I wtedy fajnie zejdzie rano. I może być żaroodporna jak nówka. Polecam. No ale ta soda nie pasuje. Soda nie pasuje w tym momencie. Kto ma pomysł? Kto ma pomysł? Oczywiście już zapraszam. Proszę państwa, minuta 20 nam została do godziny 12. Muszę się dowiedzieć. Uwaga. 704, 304, 304. Kolejne 50 zł dla... Czekamy, czekamy. Ciekawy jestem, kto tutaj trafi, kto nam poda odpowiedź. Minutka jeszcze. Jakie słowo tutaj teraz może pasować? Jeżeli nie masz pomysłu, oczywiście teraz już nie zastanawiaj się, ponieważ w tej rundzie my już czekamy na zakończenie. I pomyślisz już przy kolejnej rundzie. Tak więc chwileczkę teraz czekamy na telefon. Uwaga! 704, 304, 304. Kto? 20 sekund. Na tym etapie to już jest walka z czasem, powiem szczerze, dlatego że ten etap zagadki powoduje, drodzy państwo, że my musimy już się dowiedzieć, czy ktoś się połapał. Uwaga, 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 uwaga! Sekundy, 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 proszę państwa, szybciutko! 12, jeszcze czekaj, czekaj reżyser. Czekaj Piotr, teraz. Program jest na żywo, kto telefonuje? Zerknijcie państwo, program nadawany na żywo, czekam na zgłoszenie.
sekundka. Udało się komuś wymyślić, czy utknęliśmy w jakimś martwym punkcie? Drodzy Państwo, no jedna osoba. Kto wymyślił? Proszę się podzielić. Telefon do studia w dole ekranu, z komórki, ze stacjonarnego. Czekamy. Proszę być czujnym, słuchać w telefonie oczywiście. I kto? Uwaga, uwaga, uwaga. Ja nie umiem tych krawatów nosić. Zaraz jak się wkurzę, to zdejmę ten krawat. Kto, drodzy Państwo, kto? Czekamy, czekamy, czekamy. Uwaga, uwaga. Szybciutko. No, proszę Państwa, komu spasowało? Zapraszam, żeby teraz podać. Jedna osoba wystarczy, słuchajcie, bo tutaj też na tłumy nie czekam, ponieważ to jest runda dla tej osoby, która już jest przekonana, że znalazła coś nowego i się po prostu podzieli. Nie można powtórzyć litery w pierwszej kolumnie, w trzeciej kolumnie, rozumiecie Państwo? Tak więc tutaj wytworzycie tę zagadkę. No ja nie mam absolutnie pewności, jakie słowo teraz padnie, czy w ogóle ktoś telefonuje. No póki co nie słyszę. Może jednak ktoś wie, no bo wiecie Państwo, tutaj kwestia jednego telefonu. Ja nie mogę też tak czekać, ponieważ ta 12 minęła, ja... A czekaj Piotr, nie, 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 czekaj, czekaj Piotr, bo on chce wpisać swój pomysł. Nie, no ale to bez sensu. Nie, nie pokazuj swojego pomysłu. No może ktoś wpadł na to samo co ty. Uwaga! Nie wpisuj nic, nie Piotr. Dajemy szansę. Kto telefonuje? Uwaga! Program na żywo się odbywać z Państwa udziałem, prawda? W związku z czym ja po prostu czekam na osobę, która się odważy zatelefonować. Ktoś, kto wie, ktoś, kto się połapał w zagadce. Jeszcze sekundka. No, śmiało. Drodzy Państwo, bo to już jest ten moment, żebym ja usłyszał telefon, tak więc ktoś, kto teraz dzwoni, proszę być czujnym, proszę być naszykowanym, że będzie połączenie z anteną. I? I? No! Kto ma to słowo? Szybko! 50 zł pieszo nie chodzi, można, prawda, sobie zarobić. Uwaga! Czekamy, czekamy, proszę Państwa. Kochani, co się dzieje? Czy nikt nie wymyślił tego słowa? Za trudne to jest na tym etapie? Wiesz co, Piotrek, no może ludzie nie wiedzą, co tutaj użyć teraz, jakiego wyrazu, tak? No bo może ktoś myśli soda, może ktoś myśli moda, może ktoś myśli o takich wyrazach, gdzie już te litery są wykluczone i teraz nie mamy pewności, czy ktoś ma nowy pomysł. Przyznać się, proszę Państwa, czy ktoś wymyślił? Nawet kora nie pasuje, drodzy widzowie. Jakby ktoś chciał podać kora, prawda? Bo jest K odrzucona. Już, poprzez kozę. No ale czekamy, czekamy jeszcze. Może jedna, a czekaj! Nie wyświetlę, nie wyświetlę.
Nie denerwuj się, Piotrek. Damy radę, damy radę, damy radę. Drodzy Państwo, trzymamy się ramy, to wygramy. Trzymamy się ramy, to wygramy. Teraz rama to jest taka, żeby zadzwonić do studia, podać swoje słowo. Szybciutko. ...704-304-304. Kto ma pomysł? Szybko, 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 bo zaraz wyświetli Piotr. Szybko, kochani. Co by tak jeszcze tu? Co by tak jeszcze tu? Kochani, jest telefon. Witam na antenie. Proszę bardzo, jakie słowo? Dzień dobry, pora. Pora. No i chyba tak. Tak, w takim razie pora na 50 zł dla pana. Serdecznie gratuluję. Jeszcze jedna runda, reżyser. Ostatnia runda za 100 zł, mówi reżyser. No dobra, no spróbujmy. Znaczy ja dlatego jestem taki potulny, wiecie państwo, żeby jeszcze spróbować, skoro dostaję komunikat, że mamy teraz 100 do wzięcia. Jeżeli jest ta 100 do wzięcia, no to ja potulnie w państwa imieniu oczywiście się zgadzam, ponieważ wygrać 100 zł, a to już jest coś, to już jest coś, z tym, że to już jest ostatnia runda. Tak więc może jest taka osoba przed telewizorem, której słowo dalej pasuje. No może tak być. Jeżeli jest taka osoba, to ja zapraszam, ale drodzy państwo, jako że to jest ostatnia runda, czekajcie, ja coś wam załatwię. Piotr. Jest to piątek, także ja nie wiem, czy w przyszłym tygodniu będę miał w telepięć tutaj spotkania z państwem, bo to wszystko jest różnie. Także bardzo bym cię prosił, żebyś mi tutaj dał 1000. I proszę, mnie bardzo, mówi Piotr, mamy 1000 zł, ale proszę państwa, mamy ograniczenie czasowe. To ograniczenie czasowe wynosi 10 chwil. W ciągu tych 10 chwil musi być ta zagadka zakończona. Tej zagadki ma już nie być na ekranie. W związku z czym, panowie, panie, pełne skupienie, pełna mobilizacja. Jeszcze raz szybciutko tłumaczę, w czym jest rzecz. Szukamy teraz słowa. Jest to już runda numer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Szósta runda. I w to szóste słowo nie może mieć na pierwszym miejscu ani litery W, ani K, ani Z, ani S, ani P, a na trzecim miejscu nie może się powtórzyć litera D, Z, M, W oraz R. Litera W przez państwa została w 100% zablokowana, bo litera W jest użyta w słowie woda na pierwszym miejscu, w słowie sowa na trzecim miejscu. W związku z czym litera W, o niej już możemy zapomnieć. Nic, żadne słowo, które zawiera literę W, już nie pasuje. Kompletnie. Także to już jest pewnego rodzaju naprawdę utrudnienie. Zerknijmy dalej. Na pierwszym miejscu w tym wyrazie, którego teraz szukamy, no nie może być na przykład litery K, podczas gdy litera K jest bardzo popularną literą w naszym języku i wiele słów rozpoczyna się na literę K. Prawda? No wystarczy się rozejrzeć wokół, no mnóstwo rzeczy na K. Litera Z też jest wykluczona, podczas gdy litera Z no to raczej nie jest aż tak często wykorzystywana. No, drodzy państwo, oddaję państwu antenę, ponieważ ja potrzebuję kogoś, kto zakończy tę zagadkę, kto wygra tym samym nawet 1000 zł, z tyłu gwarantowana 900 bonusie po udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, no bo w tym momencie ktoś, kto zadzwoni, ktoś, kto poda słowo ostatnie już w tej zagadce, wygra naprawdę piękne pieniądze. Oczywiście te pieniądze w studio są, to nie jest tak, że ja sobie szastam pieniędzmi bez pokrycia, ponieważ 1000 zł jest do wysłania. Tylko ciężko będzie teraz znaleźć kogoś, kto się połapał w tym wszystkim, bo też ja mam pełną świadomość tego, że państwo nie oglądacie programu w całości. Podejrzewam, że mogą być tacy widzowie, którzy przed chwileczką do nas dołączyli i zastanawiacie się państwo w ogóle, o co tutaj chodzi. Są jakieś słowa, woda, koza, żona, co to są jakieś skojarzenia, o co chodzi? Nie, drodzy państwo, to w ogóle nie są żadne skojarzenia. Słowo, które tutaj można podać, jest takim słowem, które nie musi mieć nic wspólnego z poprzednio podanymi. Tutaj nie gramy w skojarzenia. Absolutnie, ktoś tego tak nie odbierze. Chodzi po prostu o litery. 9 chwil. Fajne to słowo tutaj ostatnie, ta pora, no to jest dobry pomysł jak najbardziej pasowało. No teraz pora na finalistę tej zagadki, kogoś kto zabiera nawet 1000 zł, a tym samym my przechodzimy dalej i będziemy już się zmagać. Te spostrzegawczością czy te zapałki? Zobaczymy jeszcze. Dobra, to zobaczymy jeszcze. Kto telefonuje? Ja nie wiem, co by tak tu można było teraz dać.
na przykład słowo poza, tak? Poza jakaś pokerowa twarz, tak? Poker face, poza. Poza już nie pasuje ze względu na słowo pora. Tak? No bo litera P została wykluczana. Na pewno Piotrek da radę coś tu podać, czy ty jeszcze się zastanawiasz? Znaczy reżyser twierdzi, że to jest takie jakieś mało znane słowo. On ma takie słowo jakieś nieoczywiste, dlatego że jego słowo jeszcze nie padło, jeszcze ta zagadka jest utrzymana. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wpadnie na to samo, na co wpadł Piotr, nasz reżyser, tak? Dlatego że no jednak Piotrek ma taką wybujałą fantazję i to też nieraz widzimy po zagadkach, jakie tutaj są prezentowane, bo to zawsze jest decyzja reżysera przede wszystkim. Także, drodzy Państwo, stwierdziłbym w ten sposób, jeżeli ktoś może nas zaskoczyć i podać nam już teraz hasło pasujące, no to super, bo będzie... Dobra, 500 plus czy 1000 plus? Ile damy radę jeszcze? Bo chcę kończyć. 500 plus chociaż. Chcę kończyć zagadkę. Daj, 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 daj. 500 plus, 500 plus. Uwaga, czy będzie 500 plus? Zobaczmy. Będzie, czy nie będzie, będzie, czy nie będzie, będzie, czy nie będzie i będzie. Proszę Państwa, 1500 zł, 1500 od tego momentu do zabrania, natomiast to już jest ostateczny finał tej zagadki. W związku z czym, kto chce wygrać nawet 1500, fajna kasa, oj, to jest fajna kasa, to ja zapraszam. Komu pasuje słowo? Bo to już raczej nie jest też czas, wiecie Państwo, żeby się zastanawiać nad czymś. Jeżeli jeszcze się nie udało wymyślić, no może to nie jest dla Ciebie zagadka, po prostu. Tak więc zostań z nami, może kolejna zagadka bardziej Ci spasuje, tak, pod Twój gust, pod Twoje też umiejętności. Ja teraz czekam na kogoś, kto wykombinował to szóste słowo. ...704-304-304, to jest numer do studia, 1500 w grze. Tylko telefonu brakuje, tak? I wtedy... Ja nie mam, tak szczerze powiedziawszy. No bo reżyser twierdzi, że on ma jakieś słowo, tak? Które pasuje. Natomiast ja nie mam. Nie można powtórzyć, tak? Nie można powtórzyć liter. Ani w pierwszej kolumnie nie może się powtórzyć litera, ani w trzeciej, tak? Pianowo. Dużo tych liter odpada. Zwróćcie Państwo uwagę, 5 liter odpada na pierwszym miejscu i 5 liter na miejscu trzecim. Siedem chwil. Kora nie pasuje już. Wola nie pasuje. Nic na W. Nic na W, drodzy Państwo, bo litera W została użyta zarówno na pierwszym miejscu, jak i tutaj widzicie na trzecim. Także nic z literą W. Na przykład słowo mowa. Mowa, prawda? No nie może być mowa. Pasowałoby, bo M jeszcze nie ma jako pierwsza, prawda? Pod kątem litery M by pasowało, natomiast tutaj nie pasuje. Słowo moda. Moda też prawda. Tutaj pasowałaby litera M, ale nie może być D. Dużo jest słów zablokowanych na tym etapie zagadki, dlatego też nagroda jest potężna, to jest 1500 dla tej osoby, która jest w stanie wykombinować. To jest zagadka dzisiaj na kombinowanie, na kombinowanie. Panowie, panie, to jest tylko i wyłącznie kombinacja dzisiaj. Kto wykombinuje, ta osoba zyskuje. No i kto pierwszy zadzwoni, bo sama kombinacja nie wystarczy, słuchajcie. To nie jest tak, że tutaj wystarczy wykombinować i trzymać to słowo dla siebie, ponieważ ja płacę takim osobom, które są odważne, które chcą się podzielić swoim pomysłem, a tym samym pomóc mi zachować fajne ramy programu. Rozumiecie Państwo, ponieważ ja też mam pewien czas antenowy i telefon od Ciebie to po pierwsze dla Ciebie zysk, bo nawet 1500. Druga sprawa, Ty mi pomagasz. Ty mi pomagasz, że mój program, który ja prowadzę, ma fajne tempo i mogę przedstawić kolejne zagadki. Więc i Ty zyskujesz, i ja zyskuję. Po prostu. I inni widzowie też zyskują, bo mają kolejne szanse. A Ty też masz kolejne szanse, bo będzie następna zagadka. Także, drodzy Państwo, kwestia jednego telefonu. Kto telefonuje? Czekaj, czekaj, Piotr, czekaj, ale... A może ktoś wpadnie?
5 chwil. Połowa odliczania. A dobra, daj jeszcze 500. Daj jeszcze 500, będzie 2 i to fajny okrągły rachunek, to może ktoś wtedy się zmotywuje, żeby zadzwonić. Daj 2000. Okej, okay. Proszę państwa, 2000, natomiast no już nie każcie mi tutaj się bardziej denerwować, czy w ogóle ktoś dał radę, ponieważ i tak nie było w planach dawać 2000 zł za tę zagadkę, ponieważ jest to zagadka na rozgrzewkę, słuchajcie. I to nie może być tak, że ja teraz rozdam tyle kasy. No już dobra, 2000 tyle mogę dać, a więcej już nie dam za tę zagadkę. Uwaga! Miało być 1000, ja wiem, no. No ale no widzisz, no przy 1000 nie dzwonili. No może teraz ktoś zadzwoni, no czekaj, no 2000. Proszę państwa, jest ktoś, kto może mi tutaj podać hasło? Ja się boję, że ludzie nie wiedzą, wiesz, bo się ludzie mogli zafiksować tymi literami, które już są widoczne na ekranie, tak? Proszę państwa, nie możemy dublować żadnej litery. Zwróćcie uwagę, wszystkie pomysły, które mamy póki co, są pomysłami prawidłowo podanymi, ponieważ nie powtarzały się litery ani na pierwszym miejscu pionowo, ani na trzecim. I wtedy to jest wszystko ok. Jeśli ktoś by chciał zadzwonić do studia, już teraz może ktoś chciałby wykręcić numer, ale ma w głowie słowo moda, albo słowo wola, albo słowo soda. No to nic z tych rzeczy nie pasuje. Więc też na tym etapie no nie każdy, kto ma apetyt na kasę, na te 2000 zł, może tutaj zadzwonić, prawda? To jest trudniejsze niż zagadka na spostrzegawczość w tym momencie, ponieważ to nie jest tak, że ktoś przypatrzy się i na upartego znajdzie, prawda? Tutaj ktoś musi wykombinować, więc ja dzisiaj płacę za kombinację. Kto lubi tak pokombinować? A na przykład lubię kombinować. Wiecie państwo, kto kombinuje, ten zyskuje. Tak zawsze jest. Wiecie, jak to w Polsce, trzeba sobie radzić. Ktoś, kto kombinuje w naszym kraju, ten ma zawsze dobrze. Prosta sprawa. 704, 304, 304. Kto wykombinował? Jest taki kombinator przed telewizorem, czy nie? Czy może państwo patrzycie na zagadkę i nie wiecie, o co chodzi? No ja już tłumaczę co chwilę, też nie chcę się powtarzać, prawda? Chodzi o właściwe słowo, tak żeby nie powtórzyć liter w pierwszej ani w trzeciej kolumnie. Cztery chwile. Czekaj, może ktoś będzie. Tak, może ktoś dał radę, to wiesz co, no. Zagadka zaskoczenie. Ja naprawdę nie wiem, czy przez cały zeszły rok kiedykolwiek taka zagadka z państwem była. Nie wiem, bo wydaje mi się, że nie. No ja na pewno nie prezentowałem państwu, chyba że któraś moja koleżanka, ale nie sądzę, że ta zagadka się pojawiła. Tak więc też mam świadomość pełną tego, że nasi stali gracze, którzy często ratują sytuację w programie, kiedy jest sytuacja podbramkowa, my już naprawdę nie mamy pewności, czy ktoś daje radę. Bardzo często ktoś, kto ma wprawę w zagadkach, ratuje tę sytuację. Natomiast dzisiaj niekoniecznie mogę liczyć na osoby nawet te stałe, stałych widzów, ponieważ również dla stałych widzów ta forma zagadki nie jest przećwiczona. Tak więc tutaj każdy ma równe szanse. Bez względu na to, czy oglądasz nas pierwszy raz, czy oglądasz nie wiem, któryś raz, czy często. Dwa tysiące w grze, no tej syreny się odzywają, słuchajcie, bo